Dzień dobry. Wiem, filmów o utlenianiu i redukcji nagrałam już sporo. Urodził mi się trochę nowy pomysł, jak to tłumaczyć. Na podstawie równania reakcji powstawania tlenku magnezu, z tlenu i magnezu, wytłumaczę Ci w ekspresowym tempie, i będzie to trwało 2,5 minuty, czym jest stopień utlenienia, czym jest utlenianie i redukcja, i dlaczego elektron traktujemy jako dług. Zapraszam cię. Atom magnezu ma konfigurację taką. Jeżeli nie wiesz skąd ja to wzięłam, to zapraszam Cię do filmu o konfiguracji elektronowej. Link w opisie filmu. Atom magnezu ma 12 protonów, a tym samym 12 elektronów. Protony ma w jądrze... A elektrony poza jądrem na ostatniej powłoce, tej, która będzie wiązała się z kimś innym, mamy dwa elektrony. Atom tlenu ma osiem protonów w jądrze, a tym samym osiem elektronów poza jądrem, które rozpisałam tutaj. Jego powłoka walencyjna, czyli ta, którą będzie się wiązał, to jest powłoka druga, a na niej 6 elektronów. Musisz pamiętać, że każdy atom chciałby mieć osiem. Oczywiście są wyjątki. Mając 6, wyciąga do kolegi tyle, ile mu brakuje. Zatem dwie pary ma skitrane na plecach. Musisz wiedzieć, że magnez jest bardzo słabym atomem. Natomiast atom tlenu ma bardzo dużą elektrojemność. Atom tlenu, ze względu na swoją siłę, wyciąga elektrony magnezu do siebie. Tym samym ten już tutaj ich nie ma nie ma ich bo one przeszły tutaj czyli mamy razem 8 Tlen jest szczęśliwy tak co się stało z magnezem zobacz jeżeli stracił dwa elektrony ostatnie to nie ma tej trzeciej powłoki. Zatem jego ostatnią powłoką wówczas staje się powłoka druga, a na niej ma 8. Ale uwaga, atom magnezu ma 12 protonów i miał 12 elektronów. Jeżeli je stracił, to zyskuje ładunek 2 plus, 12 plusów i 10 minusów, to razem plus 2. Ma ładunek plus 2. Atom tlenu zyskał te dwa elektrony, czyli dwa minusy, i ma 8 protonów, czyli 8 plusów oraz 10 minusów. Zatem ładunek minus 2. Między nimi mamy wiązanie jonowe. Stopień utlenienia to jest ilość ładunków, jakie uzyskał atom. Tutaj plus 2. A tu minus 2, w wyniku czego? Przyjętych, jak w tym przypadku, lub oddanych elektronów, jak w tym przypadku, gdy założymy, że wiązanie jest jonowe. W tym przypadku wiązanie jest jonowe, ale czy to oznacza, że 15 milionów związków na świecie, jakie mamy i znamy, mają wiązania jonowe? No nie, my musimy na poczet stopni utlenienia założyć, że one są jonowe. Czyli stracił lub przyjął elektron. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz w tym filmie to zrozumieć, że elektron jest minusowy. Jeżeli ktoś go przyjmie, tak jak tutaj tlen, to nie dostanie prezentu in jest na plusie, bo on jest minusowy. Jeżeli potraktujesz elektron jako dług, będziesz wszystko wiedział o utlenianiu i redukcji. Utlenianie to jest podwyższenie śenie stopnia utlenienia. Zobaczmy, jaki zatem miał atom magnezu na początku? Miał 12 protonów i 12 elektronów, czyli 0. Jaki atom tlenu był na początku? 8 protonów i 8 elektronów, czyli 0. Ja mówię swoim uczniom, że ci, którzy są niezwiązani z nikim, są w chillu. A jak jesteś w chillu, to nie masz obowiązków. Zatem jesteś na 0, czyli robisz obiad wtedy, kiedy chcesz, gotujesz, kiedy chcesz. Ale jak już jesteś z kimś jak ten magnez tutaj jest z tlenem, to on nie jest w chilu, tylko jest w związku, zatem jest w obowiązku. Magnez już musi uprać, musi ugotować, musi posprzątać. Nie tak jak magnes singiel, który jest w chilu, czyli jest na zero. Powiedzieliśmy sobie, że magnes uzyskał stopień utlenienia plus dwa. Napiszmy na razie ten plus. Tlen minus dwa. No to zobaczmy, co tu się stało. Magnez przeszedł w wyniku tego procesu na wyższy stopień utlenienia. Czyli jeżeli to napiszemy na osi, to 0 przeszedł na plus 2 o 2 stopnie. Jak przeszedł na wyższy i mu wzrosło, to znaczy, i teraz musisz się zastanowić, on, pamiętasz, stracił dwa elektrony, stracił dwa długi, zatem mu wzrosło. I ja teraz mówię zawsze, że rysujemy sobie uśmiechniętą twarz. On stracił dwa długi i w teraz jest uśmiechnięty. Lżejszy o dwa długi. Ma powód do radości. Jeżeli masz uśmiech, to to jest reakcja utlenienia. Odwrotnie, zobaczmy, co się stało z tlenem. Tlen z 0 przeszedł na minus 2, czyli. Gdybyśmy to w ten sposób sam narysowali, to 0 przeszedł na minus 2, czyli mu spadło. A co mu spadło? Uśmiech mu spadł, bo stał się nieszczęśliwy, bo przyjął, popatrzmy, od magnezu dwa elektrony. Skoro elektron to dług, to przyjął dwa długi. Jeżeli spadło mu, no to podobnie jak redukcja masy ciała, też spadek masy ciała, musisz pamiętać, że to jest redukcja. Jakie są zasady ustalania stopni utlenienia? Pierwiastki w stanie wolnym, czyli pierwiastki, które są same, bez nikogo, lub jeden z siedmiu, te, które wypisałam, mają stopień utlenienia zero. Pierwiastki z grupy pierwszej, jeden, drugiej, dwa. 13.3. Tu jednak uważaj, bo nie zawsze się to sprawdza. Pierwiastki z grupy 17, gdy stoją z tyłu, mają minus 1. Wodór mamy wyjątek, tlen ma wyjątek i siarka, lifehack, jak jest z tyłu, jak tu. To minus 2, ale stworzyłam wam kartę, w której jest to bardziej wyraźnie napisane. Zobacz. Wolni, 0. Pierwiastki z grupy pierwszej, 1. Z grupy drugiej, 2. Trzynastej, uwaga, 3, trzy, ale tu musisz być uważny. Siarka, jak stoi z tyłu. To minus 2. Tlen minus 2. Uwaga, ma dwa wyjątki. Związki, które są nad tlenkami, to są takie związki, jak tu. Wtedy tlen jest na minus pierwszym. Oraz wtedy, kiedy jest z większym siłaczem od siebie, fluorem. No to stoi z przodu. Zresztą to widać w układzie. Tlen z przodu, fluor z tyłu. Mamy to. Tlen jest na plus drugim. Ci, którzy z grupy 17, jak stoją z tyłu, są na minus. Pierwszym. Czyli albo tą kartę zapamiętasz, albo to, co napisałam wcześniej. Stosując te zasady, znając te pierwiastki, te stopnie utlenienia, jesteś w stanie obliczyć każdy stopień utlenienia w każdym związku chemicznym lub jonie, bo to też takie będziemy obliczać. Ale powiecie, no dobra, tutaj zaznaczyłaś na czerwono te, które się da obliczyć z zasad. Owszem, te zasady są tu podane. A co z resztą? Resztę obliczysz używając prostego sposobu. Zatem spróbujmy coś obliczyć, i wtedy stanie się to prostsze. To zacznijmy. Żelazo. Czy było coś o atomie żelaza? Sprawdźmy. Nie. Zatem X. Atom chloru z tyłu. Sprawdźmy. Mamy atom chloru minus 1, gdy stoi z tyłu. Super, zgadza nam się, czyli minus 1. Wiemy, że liczba przyjętych i oddanych ma być równa 0. Długów liczymy. Jeden atom żelaza na stopniu utlenienia nieznanym X. I, bo to suma, czyli wynik dodawania. Trzy atomy chloru, a każdy z nich na minus pierwszym. Nie mamy tu niczego, zatem 0. Rozwiązujemy równanie pierwszego stopnia. x minus 3 równa się 0, x równa się 3. I to jest to 3. Można też zrobić to sprytem. Ta trójeczka wraca tutaj, ta jedyneczka wraca tutaj. Pamiętamy, że ci co z przodu właściwie niemal zawsze są na plusie, drugi. Wiemy, że o wyrazie, że mamy X. Węgiel, sprawdźmy, czy coś mówiłam. Tu jest węgiel, nie. No to drugi X. No i mamy problem. Ale tlen z tyłu sprawdźmy, mówiłam coś o tlenie, tak, minus 2 z wyjątkami. Nie jest to żaden z tych wyjątków. Minus 2. Musimy pozbyć się jednego X. -a. I znowu, sprytny sposób. Pamiętamy, że to jest przód i tył. Tyłów mamy 3. I ta trójka. Wraca z powrotem tu. Jeżeli on jest z przodu, to jest na plusie. Ja ten plus tu napiszę. Jest to pozostałość. Ja już o tym wiele razy mówiłam, więc jak oglądałeś inne filmy z utleniania i redukcji, to wiesz, że ja jednak e, piszę ten plus, bo ciężko mi się z nim rozstać, jak tyle lat w ten sposób uczyłam. I teraz tak, a ta dwójka dotyczy całego tyłu. Nie jest to dla ciebie istotne, bo tu jest więcej atomów, nie musisz się tym przejmować. Sam fakt, że pozbyłeś się jednego x, no to mamy równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Dwa atomy żelaza, a każdy z nich na trzecim stopniu plus trzy atomy węgla, a każdy z nich na x -owym. oraz dziewięć atomów tlenu, a każdy z nich na minus drugim. Nie mamy tu niczego, zatem 0 rozwiązujemy. To jest 6 plus 3x. Minus 18 równa się 0, 3x, 6 minus 18 to jest minus 12, 3x równa się 12, czyli x równa się 4. Atom węgla jest na, czwartej, na czwartym stopniu utlenienia. AL, sprawdźmy, trzynasta grupa, zatem plus 3. Jakbym tego nie wiedziała, to traktujemy ten sposób, pamiętasz, sprytny, czyli cały tym jest na 2, właściwie minus 2, po stoi z tyłu, a ten przód jest na plus 3. Napiszmy wyraźnie ten plus i minus. Siarka. Mówiłam o atomie siarki, ale uwaga, wtedy, kiedy stoi z tyłu, tu nie stoi z tyłu, tylko w środku. Zatem to nie jest minus 2, czyli x. Atom tlenu, sprawdźmy. Minus 2, chyba że wyjątki, nie wygląda to na wyjątek, zatem minus 2 i liczymy. Mamy 2 atomy AL na trzecim stopniu, plus 3 atomy siarki na x oraz 12 atomów tlenu na każdy na minus 2. Uwaga, ile to się ma równać? Nie ma tu niczego. Czyli 0. No to liczymy. 6 plus 3x minus 24 równa się 0, 3x i teraz 6 minus 24 to jest minus 18 równa się 0, czyli 3x równa się 18, czyli x równa się 6. Siarka jest na szóstym stopniu utlenienia. I ostatni, szybciutko, potas, sprawdźmy. Pierwsza grupa, czyli 1. Chrom, chrom jest tutaj, o nim nie mówiłam, czyli x, ale tlen nie jest to wyjątek. Minus 2. No i tu nic nie ma, czyli będziemy przyrównywać do zera. Dwa atomy na pierwszym oraz dwa atomy na xowym oraz 7 na minus drugim równa się 0. No i jak to obliczymy, to będziemy mieli 2 plus 2x minus 14 równa się 0. 2x minus 12 równa się 0, czyli x wyjdzie nam 6. Chrom jest na szóstym. I teraz pokażę Ci sprytny sposób. Popatrz, jak to możesz robić, nie pisząc, tylko w pamięci to licząc. Zobacz, 3 razy minus 1 to jest minus 3. Nie masz już co tu dodać, więc z przeciwnym znakiem minus 3 z przeciwnym znakiem 3. Idziemy tu. 12 razy minus 2 to jest minus 24 i to sobie to zapisz, żeby się nie pogubić. Oraz to omijamy 2 razy 3 to jest 6, czyli wyjdzie nam minus 18 z przeciwnym znakiem plus 18, ale na ile atomów? 3, 18 na 3 wychodzi 6. Sprawdźmy tu. Mieliśmy x węgiel. 3 razy 3, 9 razy minus 2, minus 18. I to zostawiamy. 2 razy 3 to jest plus 6. Ile to wyszło? Minus 12. Z przeciwnym znakiem plus 12. Na ile atomów? 3. 12 na 3 wychodzi 4. I jeszcze tu to było x. 7 razy minus 2, minus 14. Plus 2 razy 1, 2. Ile wyszło? Minus 12. Z przeciwnym znakiem 12. Na ile atomów? 2, czyli 6. Można tak robić. Nagram o tym jeszcze film dodatkowy. Jak obliczamy to jeszcze raz, a teraz skupmy się na tym, jak mamy jony. Jon prosty, czyli stopień utlenienia równa się ładunkowi tego jonu. Zobaczmy. Ładunek tu mamy minus 1, więc on będzie minus 1. Minus 1, minus 1. Plus 2, no to 2. Teraz tutaj. Dokładnie ta sama zasada, która była tutaj, czyli liczymy długi. Przyjętych i oddanych musi być tyle samo, ale uwaga! Tu mamy minus, tu mamy dwa minusy, a tu mamy dwa plusy. Więc, moi drodzy, jak tu nic nie było, to przyrównywaliśmy do zera. No to jak się domyślacie, jak tu jest, to będziemy do tego przyrównywać. Tak. Czyli dlatego będzie minus 1, a nie 0. No to liczymy. Atom azotu. Sprawdźmy, czy mówiłam coś o nim. Nie x. Atom tlenu minus 2, liczymy. 1 razy x plus 3 razy minus 2 równa się, uwaga, minus 1, właśnie ten. 1x minus 6 równa się minus 1, x równa się plus 6 minus 1 plus 6 to jest 5. Atom azotu 5. Policzmy w pamięci. 3 razy minus 2. Minus 6, z przeciwnym znakiem dodajemy ten ładunek. Minus 6 tu wyszło, z przeciwnym znakiem, czyli plus 1, czyli będzie minus 5, z przeciwnym znakiem 5. Teraz tu, tu jest minus 2, siarka nie jest z tyłu, zatem nie jest minus 2. 1 razy x oraz 4 razy minus 2 równa się tu coś jest, zatem właśnie temu się równa, czyli temu się równa właśnie to. Rozwiązujemy. x minus 8 równa się minus 2. x równa się 8, przenoszę, będzie 6. Siarka jest na 6. Sprawdźmy metodę szybką. 4 razy minus 2, minus 8. Z przeciwnym znakiem dodaję ładunek, czyli plus 2. Równa się ile? Minus 6. No i na przeciwnym znakiem obdzielam siarkę. 6. Teraz tu. Zakładamy, że nie pamiętasz, że ALIS w 13 grupie, że ma 3. Więc weźmy go jako X. Atom wodoru. Atom wodoru nie jest to wy wodorek pierwszej i drugiej grupy, czyli 1. Atom tlenu nie jest to, uwaga... Nad tlenek ani związek z fluorem, zatem minus 2. Liczymy. I teraz uwaga, policzmy to szybko najpierw, a potem rozpiszę. 1 razy 1, 1. 1 razy minus 2, czyli minus 2. 1 minus 2 to jest minus 1. Plus dodaję to z przeciwnym znakiem, czyli plus 2 robi się minus 2. Minus 2 wynosi minus 3. I teraz obdzielam z przeciwnym znakiem lin będzie plus 3. Teraz policzmy metodą z x. -em. 1 razy x plus 1 razy minus 2 plus 1 razy 1 równa się uwaga 2 plus x minus 2 plus 1 równa się 2 x. Minus 2 plus 1 jest minus 1 równa się 2, czyli x przenoszę, czyli wychodzi 3, czyli dokładnie tyle, ile metoda szybka. Zbilansujmy teraz równanie reakcji. Na początku, w pierwszym kroku, musisz ustalić wszystkie stopnie utlenienia wszystkich atomów. Atom magnezu jest w chilu, nie jest z nikim, zatem robi, co chce, 0. Atom wodoru, nie jest to wodorek, 1. Atom azotu nie wiem, ale atom tlenu wiem, że minus 2. Policzmy to szybko. 3 razy minus 2 minus 6 plus 1 minus 5 z przeciwnym znakiem 5. Jeżeli nie umiesz, to musisz policzyć z x. Policzmy to dla tego równania. 1 razy 1 plus 1 razy x oraz 3 razy minus 2. Równa się 0, bo tu nic nie ma. Jak to rozwiążesz, to wyjdzie ci 1 plus x minus 6 równa się 0, x równa się 5. Mamy to samo. Magnez. Uwaga, jeszcze popatrzmy, grupa druga, czyli 2. Atom azotu nie wiem, ale atom tlenu minus 2. I tutaj, co sprytniejsi, zauważycie, że ta reszta NO3 pochodzi od tego kwasu. Zatem na pewno azot będzie na piątej. Policzmy, czy naprawdę na piątej. 2 razy 3, czyli mamy 6 atomów tlenu, każdy na minus drugim, czyli minus 12, plus 2 razy x zostawiam, plus 1 razy 2, czyli 2. Ile to wyszło? Wyszło minus 10. I obdzielam z przeciwnym znakiem, to jest plus 10, ten azot, ale tu mamy uwaga, dwa atomy azotu. Plus 10 na 2, 5. Zgadza się. Teraz sprawdźmy z x. -em. 1 razy 2 plus 2 razy x plus 6 razy minus 2 równa się 0, bo tu nic nie ma. Gdy, jeżeli to rozwiążesz, to ci wyjdzie. 2 plus 2x minus 12 równa się 0, 2x równa się 10, po przeciwnej stronie, jak przełożysz, i x równa się 5, zgadza się. Atom azotu? Nie wiem, ale wiem ile tlen? Minus 2. Szybka metoda. 1 razy minus 2, minus 2. Nie ma już tu co dodawać, to przerzucam na drugą stronę, czyli zmieniam znak. Minus 2 to będzie plus 2, ale na dwa atomy? 1. Jeżeli nie umiesz tego, to liczysz z x. 2 razy x i 1 razy minus 2 równa się, nic tu nie ma, 0. No to 2x minus 2 równa się 0, 2x równa się 2, czyli x równa się 1. Zgadza się. Zawsze w wodzie mamy 1 i minus 2. Ustaliliśmy wszystkie stopnie utlenienia. I teraz, ponieważ potrzebuję tej powierzchni, ja zmarzę to, co już ustaliliśmy, te nasze obliczenia. I na tym skończył się krok pierwszy. Krok drugi. Znajdź po lewej stronie i po prawej atomy pierwiastków, które zmieniły stopień utlenienia. Magnez 0 stał się plus drugi. Czyli przeszedł na drugi. To będzie pierwszy proces. Obojętnie czy napiszesz sobie pierwszy, czy drugi, nieważne. Będzie ich dwa. Jeden będzie musiał oddać, drugi musi przyjąć. I liczba przyjętych i oddanych długów musi być taka sama. I to jest najważniejsze zdanie w tym wszystkim. Znajdujemy drugi. Atom wodoru, zobaczmy, na jeden, tu na jeden, zgadza się atom tlenu na minus 2, tu na minus 2, tu na minus 2, tu na minus 2. Nie atom azotu stał się. Uwaga! Tu mamy atom azotu i tu mamy atom azotu, ale tu nie zmienił. Aha, czyli to daje nam znak, że było ich więcej. No więc zmienił się ten. I to jest nasz drugi proces. Teraz zapisz równanie reakcji połówkowych, czyli krok trzeci. Na czym to polega? Przepisujemy to, co właśnie się stało. Zobacz. Magnez z 0, magnes plus 2, czyli na 2. Czyli to jest nasze pierwszy proces. Drugi proces. Atom azotu ten z piątego przeszedł. Na azot, bo ten nas nie obchodzi, nic się z nim nie stało, czyli go tutaj nie piszemy. Nas interesują teraz, kto przyjął i oddał długi. Jak te długi się rozłożyły? Czyli tu mamy azot na jedynce. Najważniejsza rzecz dla tego etapu. Musisz ustalić, co się z tymi długami stało. Atom magnezu przeszedł z 0 na plus 2, czyli 1, 2. Wzrosło mu. Zatem, jak mu wzrosło uśmiech, to on się ucieszył. A dlaczego się ucieszył? Ano, bo stracił ile długów? Dwa. Stracił dwa długi. Jak on stracił, a pamiętasz, że stracił, to jest. Odejmujemy coś od kogoś, tutaj sobie możesz napisać, że odjęto mu dwa elektrony, ale my w równaniach reakcji zawsze piszemy plus. Zobacz, tu jest plus, tu jest plus, tu jest plus. Zatem skoro on je stracił, to żeby one były tu z plusem, to musimy je tutaj przenieść na drugą stronę, co oznacza, że ten magnez, owszem, stracił. Ale co? Stał się wolny, bez długów. I długi zostały uwolnione na wolny rynek. Bierzcie, ile chcecie, te dwa ode mnie. Co się stało z atomem azotu? Zobacz. Atom azotu z plus piątego przeszedł na pierwszy, czyli na czwarty, na trzeci, na drugi, na pierwszy. Tu jest pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musiał, moi drodzy, skoro mu spadło, no to zobaczmy, jak mu ten uśmiech opadł. A skoro jest nieszczęśliwy, bo co zrobił? Przyjął długi. Ile tych długów? Cztery przyjął. No i teraz zobaczmy, skoro piszemy plus, no to normalnie tu piszesz cztery elektrony. Nie jest to skończone, bo jak się już zorientowałeś, magnes oddał dwa długi. A atom azotu przyjął 4, no to skąd wziął 4, jak ten oddał tylko 2. No, to znaczy, że było ich więcej. Trzeba je wyrównać. Zobacz, jak to się robi. Tą dwójeczkę. Mnożymy całe to równanie. A tą czwóreczkę mnożymy równanie to. Jeżeli widzisz, że cyfry można skrócić, zobacz, czy warto. Jeżeli byś skrócił, zobacz, tu by było 2. A tu by było 1. To zobaczmy, co one oznaczają. To Ta jedyneczka by dotyczyła tego. Jeden atom azotu na piątym przed strzałką. Przed strzałką szukam, mam jeden. No, mogłabym tu wpisać jeden. Oczywiście nie wpisujemy, bo jedynki nie wpisujemy. Idziemy dalej. Ta jedyneczka po skróceniu, bo my teraz patrzymy, czy warto skrócić. Ta jedyneczka po skróceniu byłaby tu. Mielibyśmy jeden atom azotu. Po strzałce na plus pierwszym, szukam go, mam tu dwa. Musiałbyś, żeby był jeden, wpisać jedną, drugą. Nie robimy tego, zatem w tym przypadku nie opłaca się skracać. Nie skracamy tutaj. Jeszcze raz powtarzam, jak to się robi. Ta czwórka dotyczy całego tego równania. Zatem dotyczy tego, mamy mieć cztery atomy magnezu przed strzałką. Możesz sobie to tu wpisać, ale wpisujemy tę czwórkę do górnego głównego równania. Po co to zrobiliśmy, żeby wyrównać długi? Zobacz, 4 razy 2, mamy 8 elektronów uwolnionych przez magnez. 2 razy 4, 8 elektronów przyjętych. Przyjętych i oddanych jest tyle samo. Wróćmy. 4 atomy magnezu po lewej przed strzałką na 0. Szukam ich, mam 1, wpisuję 4. No i teraz pytają czasem, czy mogę wpisać tu? Nie, bo my to traktujemy jako pudełeczko w daglasie. Pamiętasz takie tłumaczenie, które robiłam? Nie możemy wpisać tu. Ponieważ wtedy grzebalibyśmy w pudełku, dodałbyś do pudełka cztery inne. No nie da się tak. Zatem my wpisujemy duże cyfry przed. Pamiętaj, że bilansowanie równań reakcji to wpisywanie duże cyfry przed całe ugrupowania związku. No to idziemy dalej. Ta czwórka dotyczy również tego. Zatem masz mieć cztery atomy magnezu na drugim postrzałce. Szukasz postrzałce, masz tutaj ile? Ano, jeden. Czy mogę wpisać tu cztery? Nie. Za to to ci chemiczka urwie nogę. Pamiętamy, że to traktujemy jako całe pudełeczko. Jak chcę mieć cztery balsamy, to muszę kupić cztery pudełka. Zatem możesz wpisać tylko czwórkę przed. To już mamy za sobą. To teraz tą dwójkę. Ta dwójka dotyczy. Tego atomu azotu na plus piątym przed strzałką. Masz mieć dwa. Zatem możesz sobie to wpisać, ale nie musisz, bo możesz od razu przenieść na górę. Przed strzałką na plus piątym, na piątym. Mamy mieć dwa. Wpisujemy dwa. Masz mieć po strzałce na pierwszym. Szukam, szukam, szukam po strzałce. Mam go. Mam mieć dwa. Ano, mam dwa. Zgadza mi się. To był krok czwarty czyli wpisanie tych współczynników, które tu mi wyszły, do równania głównego według tego, co pokazałam. Teraz krok piąty. Musisz policzyć wszystko według normalnego prawa zachowania masy, czyli po lewej stronie ma być tyle samo atomów danego rodzaju co po prawej, czyli normalne liczenie bilansu. Jeżeli nie umiesz bilansować, zapraszam cię do mojego filmu, gdzie pokażę ci i będę mówić tam o odbytach między innymi. Link w opisie filmu. Zaczynamy Atom magnezu, 4, po drugiej stronie, 4. Zgadza się. Atom wodoru i tlenu na końcu, azotu zostaje. Mamy go dwa. Owszem, to wynikało z tego, że te dwa atomy zmieniły stopień na jeden. Ale uwaga, mamy je dwa, ale uwaga, te dwa to są tu, ale jeszcze było ich ileś. Te, które zostały na piątym, nie zmieniło im się. Sprawdźmy, ile ich było. Dwa w pudełeczku, cztery pudełka, czyli razem cztery razy, dwa, osiem. Czyli, moi drodzy, mieliśmy dwa, które zmieniły, czyli to był ten proces, o nim mówiliśmy tutaj. Ale tu nie było tych, które nie zmieniło. Bo po co mieliśmy się nimi zajmować? Zatem, skoro nie zmieniło ich osiem, to je muszę tutaj dodać bo to znaczy że tego kwasu było więcej było ich 10 cząsteczek 10 skoro dwie zmieniły stopień na 1 a osiem nie zmieniło stopnia no i ostatnie co nam zostało to wodór uwaga wodór mamy atom tu czyli mamy ich 10 szukam po lewej stronie mamy 2 no to muszę wpisać dużą piątkę. Tlen, sprawdźmy. Pamiętacie taki lifehack, powiedziałam, że jeżeli tlen nie jest nigdzie jako O2, to nie trzeba go sprawdzać, tak? Tak jest, bo on się zgadza. Ale sprawdźmy, czy nie kłamie. Zobaczmy. Tutaj mamy w pudełeczku 3, 10 pudełeczek, czyli 30 po tej stronie, a po drugiej stronie w pudełeczku mamy 6, 4 pudełeczka, czyli tu 24 i 1. To 25 i 5 to 30, czyli się zgadza. Została nam jeszcze jedna kwestia. Powiedzieliśmy sobie, że magnes z 0 na plus 2 w mu wzrosło. Uśmiech mu się pojawił na twarzy, bo stracił dwa długi. I jak masz uśmiech, to pamiętaj, że tam, gdzie pojawia się uśmiech, to jest reakcja U, jak uśmiech utlenienia. Ten, któremu spadło, bo od 5 do 1 mu spadło, opadł uśmiech, jest zły, bo przyjął 4 długi. Czyli to jest reakcja jak spadek, to redukcja, czyli reakcja redukcji. Jeżeli magnez się utlenił, to tym osobnikiem, który spowodował, że się utlenił, czyli oddał długi, był azot bo on te długi przyjął dzięki swojej uprzejmości czyli jeżeli magnez się utlenił to dzięki azotowi czyli jego nazywamy utleniaczem odwrotnie azot się zredukował bo uległ redukcji dlaczego bo przyjął długi a dlaczego przyjął długi czyli magnez był dla niego reduktorem Moi uczniowie mówią, że e, nie będziemy tego pamiętać, wystarczy, że zidentyfikuję uśmiech, powiem, że utlenienie to na przekątnej mamy utleniacz, a jak zidentyfikuję, że mu spadło, czyli zredukowało się, to na przekątnej mamy reduktor. Tak też można. Następny przykład. Ustalamy wszystkie stopnie utlenienia. Mieć nie wiem, ale wiem, że siarka z tyłu minus 2. 1 razy minus 2, minus 2 z przeciwnym znakiem plus 2. Jeżeli nie umiesz jeszcze tego szybkiego sposobu, to liczysz z x. 1 razy x plus 1 razy minus 2 równa się 0, x minus 2 równa się 0, x równa się 2. Atom wodoru 1, tlen minus 2, tego nie bierz. Liczymy szybko. 3 razy minus 2 minus 6 plus. 1 minus 6 plus 1 minus 5 z przeciwnym znakiem 5. Dłuższa metoda. 1 razy 1 plus. 1 razy x plus. 3 razy minus 2 równa się 0. 1 plus x minus 6 równa się 0, x minus 5 równa się 0, x równa się 5. Atom miedzi. Nie wiem, ale wiem, że tlen minus 2. Minus 2. No, nie mam tu już dodać z przeciwnym znakiem 2. No to mamy 1 razy, czyli x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. Zawsze wyjdzie to samo. Siarka z nikim się nie łączy, czyli w chillu 0. Atom azotu, nie wiem, ale wiem, że tlen minus 2, minus 2 z przeciwnym znakiem 2. Dłuższa metoda to 1 razy x plus 1 razy minus 2. Czyli minus 2 równa się, nic tu nie ma, czyli 0, x równa się 2. No i wodór w wodzie 1 i tlen minus 2. Oczyszczę sobie szybko to pole i wybierz już, jakie są dwa pierwiastki, które zmieniły stopień utlenienia. Mieć plus 2 plus 2, nie, siarka minus 2 na 0, tak. Oraz azot z plus 5 na 2. Czyli to jest pierwszy, to jest drugi. Piszemy równanie reakcji połówkowej. Siarka z minus drugiego przeszła na siarkę na zero oraz azot z piątego przeszedł na azot na drugi. To zobaczmy, co im się tu stało. Siarka z minus drugiego przeszła na zero, czyli uśmiechnęła się, bo mu wzrosło. Od minus 2 do 0 jest. Minus 1, 0, czyli 2 długi. Czyli oddał 2 długi, bo jest szczęśliwy. Tutaj minus 2, możesz sobie delikatnie napisać, ale on je uwolnił. Atom azotu. 5, stał się 2, czyli mu spadło. No to już wiemy, że o 3, tak? Bo tu z 5, żeby było, to zjeżdża na czwarte, na trzecie i na drugie piętro. A jak mu spadło. No to jest nieszczęśliwy, bo od 5 do 2 jest 3, czyli przyjął 3 długi. Jeżeli będziesz to traktował jako długi, to łatwo będzie ci to określić. No to widzimy, że to nam się nie zgadza. Pamiętajmy, że ta dwójeczka mnoży to całe równanie, a ta trójeczka mnoży to całe równanie, bo mamy od danych 6 elektronów przyjętych, 6 elektronów. Zgadza się. Napiszmy sobie jeszcze, które to jest. Skoro mamy uśmiech, bo mu wzrosło, to znaczy, że to jest reakcja utlenienia, a skoro tu mu spadło, redukcja, ten, który się utlenił, spowodował redukcję tego drugiego, no bo on się utlenił, oddał długi, ale te długi musiał przyjąć, ten drugi. Czyli on jest reduktorem, a ten drugi spowodował utlenienie się tego, czyli z utleniaczem. No i teraz wstawiajmy. Mamy trzy atomy siarki na minus 2 przed strzałką. Mamy siarkę minus 2 przed strzałką. Mamy mieć trzy. Nie wolno mi wpisać małej. Nie wolno mi wpisać, bo traktujemy ten związek jako pudełeczko, nie grzebiemy w pudełku. Czyli muszę wpisać przed. Mamy 3. Mamy również 3 atomy siarki po strzałce na 0. Szukam. Mamy. Mamy 1, czyli 3. Mamy mieć 2 atomy azotu przed strzałką, na piątym mamy 2. Mamy również mieć 2 atomy azotu na drugim po strzałce. Mam 1, mam 2. Teraz bilansuję normalnie. Prawa, lewa. Atom miedzi 3, a tu 1, zatem 3. Atom siarki 3, po drugiej stronie 3, zgadza się. Nawet jeżeli wpisałeś te współczynniki, siarką się już zajmowałeś, to wiesz z poprzedniego zadania, że trzeba je przeliczyć, bo nie zgadzają się, bo czasem niektóre nie zmieniły. Atom wodoru na końcu potem tlen, ale azot. Mamy 2, a po drugiej stronie 2, zgadza się. Atomy wodoru 2, po drugiej stronie 2, zgadza się, no i atom tlenu, tu mamy 6, a po tej stronie mamy 3, 2 to 5, 1 to 6. Następny przykład. Ostatni już, taki długi, ale nie martwcie się, bo tu będą tylko 2. Jeden przyjął, drugi stracił. I tak jest na podstawie. Na rozszerzeniu może ich być więcej. Ustalamy wszystkie stopnie utlenienia. Sud. Uwaga, weźmy sobie. Sud. Pierwsza grupa. 1. Atom azotu. Nie wiem, ale tlen. Minus 2. Szybki sposób. 2 razy minus 2. Minus 4. Plus 1. Minus 4. Plus 1. Minus 3. Z przeciwnym znakiem 3. Dłuższa forma. 1 razy 1. Plus 1 razy x plus 2 razy minus 2 równa się 0. Zgadza się. Atom żelaza nie wiem, czyli x i atom siarki no też nie wiem. No niestety, tego się nie da rozwiązać bez znajomości, że to jest reszta tego kwasu. Skoro wiesz, że to jest reszta tego kwasu. To stopień utlenienia siarki będzie taki sam. Pomijam już fakt, że to jest kwas siarkowy 6. Siarkowy 6 to znaczy, że siarka będzie na 6, ale sprawdźmy to, czy mówię prawdę. Wodór 1, siarka, nie wiem, tlen minus 2, 4 razy minus 2 minus 8 plus 2 razy 1 to 2. Minus 8 plus 2. Minus 6 z przeciwnym znakiem 6. Dłuższa metoda. 2 razy 1 i 1 razy x i 4 razy minus 2 równa się 0. Jak to obliczysz, to będzie 6. Wracamy tutaj. S jest 6, tlen minus 2, umiemy obliczyć żelazo. 4 razy minus 2 minus 8 plus 6, Minus 8 plus 6 minus 2 z przeciwnym znakiem 2. Dłuższa metoda. 1 razy x i. 1 razy 6 i. 4 razy minus 2 minus 8 równa się 0. x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. Mamy to. Sud, pierwsza grupa, 1. Siarka. Popatrz, już korzystaj ze sprytu. To jest ta sama reszta, czyli tu będzie 6, a tu minus 2. Tu. Żelazo nie wiesz. Siarka 6, ten minus 2. Ale już widzisz, że możesz skorzystać z innej, tej sprytnej metody, gdzie przód i tył. To, co stoi za tyłem, pochodziło od przodu, a przód jest na plusie, więc będzie plus. A to dotyczy całego tyłu, no ale to już jest trudniej. Możemy to wyliczyć szybką metodą, mając 1x. 12 o, a każdy na minus drugim, czyli minus 24 i 3 razy 6, 18. Ile wyszło? Minus 6 z przeciwnym znakiem plus 6 na dwa atomy. 3. No i dłuższą metodę już nie będę tutaj robić. Tu mamy minus 2 z przeciwnym znakiem plus 2. No i wodór 1 i minus 2. Zmaszmy to, co tutaj jest nam niepotrzebne. Ustalmy procesy, jakie tu zaszły. Szukamy. Atom sodu 1, 1, nie. Atom azotu 3, o 2 mamy. Czyli atom azotu z trzeciego przeszedł na plus drugi. Czyli na drugi, czyli mu spadło, czyli już wiemy, że to będzie redukcja, bo mu spadło, guźka będzie opadnięta wiemy, ile przyjął długów. Sprawdźmy od 3 do 2, a no, przyjął jeden dług. Teraz drugiego szukamy. Żelazo. Na plus 2, tu mamy zobaczmy żelazo, a mamy na 3, czyli z 2 przeszło na 3. No, czyli wiemy, że to jest jak mu wzrosło utlenienie, bo uśmiech jak utlenienie. No ile? Od 2 do 3, czyli oddał jeden dług. Sprawdźmy jeszcze inne. Siarka 6, 6, po tej stronie 6, 6, tlen minus 2, minus 2, minus 2, po tej stronie minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 i wodór 1, 1, nic więcej się tu nie stało. Napiszmy równania połówkowe. Atom azotu z trzeciego Stał się atomem azotu na plus drugi, czyli na drugi. Wiemy, że mu spadło, to znaczy, że przyjął jeden elektron. Drugi atom żelaza z drugiego stał się atomem, stał się żelazem na trzecim, czyli jak mu wzrosło, to reakcja utlenienia minus jeden elektron stracił, ale pamiętamy, że piszemy to tutaj. No i teraz zobaczmy, co tu się wydarzyło. Mamy jeden i jeden. Wstawiamy. Mamy mieć jeden atom azotu na trzecim przed strzałką. Mam go jeden, nie wstawiam nic. Mam mieć jeden atom azotu na drugim po strzałce, szukam go. Mam go nie, jeden, nie wstawiam nic. Mam mieć jeden atom żelaza na drugim przed strzałką. Jeden, nie wstawiam nic. Mam mieć jeden atom żelaza na trzecim po strzałce. Mam dwa. Uwaga! Ha, jak mam dwa, to znaczy, że tu muszę mieć dwa, bo muszę mieć dwa atomy, no i dwa atomy. Zapamiętaj, nie wolno, jeżeli tutaj mnożysz którykolwiek, to musisz je pomnożyć oba, oba przez dwa, czyli było jeden, mnożysz przez dwa i robimy sprawę od nowa. Mamy mieć dwa atomy azotu na trzecim przed strzałką. Mam jeden, duża, dwójka. Dwa atomy azotu po strzałce, na drugim mam jeden, duża, dwójka. Dwa atomy żelaza przed strzałką, na drugim mam jeden, dwa. Dwa atomy narysujmy sobie to żelaza na drugim, po strzałce mam dwa. Nie dopisuję już nic. Teraz tradycyjny bilans. Liczę prawa i lewa. Na2 po lewej stronie, po prawej stronie 2, zgadza się. Atomy azotu 2, po tej stronie już nic, a po tej stronie 2 jest ok. Atomy żelaza 2, po tej stronie 2, zgadza się. Atomy siarki 2 i 1, Czyli po tej stronie 3, a po drugiej stronie tu 1, a tu uwaga 3. Czyli mamy 1 i 3, to razem atomów siarki 4, czyli wracamy na stronę mniejszą i teraz się zastanawiam. Mam 3, 2 tutaj, uwaga, i teraz gdzie mam dopisać? Zobacz, gdzie dopisałeś cyfry wynikające z tych równań. Wydopisałeś dwójkę tutaj, dlatego ona dopisałam ją na żółto. Nie wolno jej zmienić, bo jeżeli ją tu zmienisz, to musiałbyś pomnożyć obydwa równania przez to samo, czyli ta dwójka jest nieruszalna, zatem możesz wpisać tutaj. No to mamy mieć cztery po tej stronie, atomy siarki, a po tej stronie mamy już dwa, czyli brakuje nam dwóch, przez to należy pomnożyć tą jedynkę, żeby były dwa. No oczywiście przez 2, czyli mamy teraz 2 i 2, 4, 1 i 3, 4. Zgadza się. Atomy wodoru, mamy tutaj 4, po drugiej stronie atomy wodoru mamy tu dwójkę, czyli oczywiście trzeba pomnożyć przez 2, żeby dało 4, 4, 4, zgadza się. Liczymy tlen. Wiadomo, że nie trzeba liczyć tlenu, ponieważ mówiłam, że jeżeli nie występuje sam, to on się na pewno zgadza, ale sprawdźmy, czy Was nie skamuje.

2, 20 też po tej stronie. Czyli jeszcze raz. Z trzeciej na drugą mu się, mina mu zrzedła, mamy reakcję redukcji. Wiadomo, że jeżeli on się zredukował, to dzięki niemu utlenił się ten, bo temu wzrosło. Czyli był y, utleniaczem. Jeżeli mamy żelazo na plus drugim, stało się żelazem na plus trzecim, no to mu wzrosło. Czyli jak mamy już uśmiech, to już wiemy, że to jest reakcja utlenienia. A ten, który się utlenił dzięki utleniaczowi był kim reduktorem, czyli sprawcą redukcji tego drugiego. To na tyle. Mam nadzieję, że było prościej. Na pewno są tablice, o które prosiliście, czyli te. Takie dostałam prośby, żeby była tablica, wyraźnie napisane, co i jak z zasadami. No i co? Powodzenia na kartkówkach. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.